PSR TV. Witam Was ponownie w kolejnym odcinku Kozaka Różanki. Jest z nami sternik naszego okrętu, prezes Michał Figaszewski. Cześć Michał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, to może tak trochę z innej beczki. Co trzeba zrobić, żeby zostać prezesem klubu piłkarskiego? Trzeba mieć pasję, wyrozumiałą żonę, smykałkę do organizowania pieniędzy i mnóstwo energii, żeby nią zarazić pozostałych chłopaków. Okej, no dobra, no brzmi jak plan. Mamy nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać. Spotykamy się tutaj po to, żeby przetestować Twoje umiejętności techniczne i zrobimy to w ramach kilku ciekawych, mamy nadzieję, zabawnych konkurencji. Jakie będą konkurencje? Zaczynamy, prezes, od poprzeczek. Myślę, że tutaj możesz kilka punktów uchwycić. Oczywiście celujemy w poprzeczkę dużej bramki. Którymi piłkami mogę kopać? Trzy próby, które chcesz. Te bardziej okrągłe sobie wybierz. Ale z tej linii czy z tej? Te, które stoją przed tobą. Dobra. Mam trzy próby, tak? Tak jest. Jeżeli jesteś gotowy, to my również. Prosimy o gwizdek. Przepraszam, prezesie. Już w tej chwili. Jestem gotowy. Jedziemy. Aj. Teraz to? Pierwsze koty za płoty, tak jest. Blisko. Ale nie było. No, okienko piękne, ale do poprzeczki troszkę zabrakło. Dobra, druga próba. Rzuty wolne. Nieco już trudniejsza konkurencja. Mamy w środku dużej bramki, mniejszą bramkę. Po to, żebyś trafił w strefę pomiędzy nimi. Oczywiście ta strefa, która jest ciaśniejsza, między poprzeczkami tak, jest wyżej punktowana. Więc proszę bardzo, zaczynasz. Ile mam piłek? Również trzy próby, tak. Trzy różne dystanse. Siedzi mu to okno, ale... Tak jest! Nie nagrało się chyba, ale zaliczymy. Ale ma to... Nie no, to jest... Boiskowe cwaniactwo wyszło tutaj. Brawo, prezes. Dobra. To teraz podnosimy poprzeczkę. Rzuty rożne. Czy to jest twoja silna strona? Z głowy tak. Z głowy tak. No to teraz będzie trochę trudniej, bo walimy zewniakiem. Zewniakiem. Tak jest. Idziesz na łatwiznę, strzelasz prawą, czy podnosisz poprzeczkę i na lewą? Który to zewniak? Tak? Tak jest. Jak jesteś gotowy, to zaczynaj. Jedziesz. Dobra. Nakręć, kto się śmieje. Sami techniczni. Dajesz, prezes. Pograłeś w tym klubie już. Ale było. No cóż, nie była to twoja mocna konkurencja, ale liczymy, że w następnych pójdzie ci nieco lepiej. Daj na 11 i na 16. Teraz Stasiu, na 16. Wisienka tak? Na torcie. Tu na 16. Na nie, karniak. No, karniak, ale zanim do niego dobiegniesz, to trzeba wskoczyć na głęboką wodę. Ta głęboka woda to 15 okrążeń. W zasadzie kółek dookoła tego globusika tutaj. Prezes, jak w 89 na wakacje. Jak będzie nieładnie, nagrywamy jeszcze raz. Dobrze, obiecuję dubel. Raz. Raz. Dwa. 22. Przyspieszamy. Cztery. Przyspieszamy troszkę, prezes. Pięć. Tak jest, rozkręca się. Sześć. Idzie mocno! Idzie mocno! Pewne kroki stawia! Wysokie fale, ale daje radę! Przyspiesz na koniec! Ale z gazem! 13! I poszedł! Tak jest! Brawo! I co?
Troszkę cię zmogło, ale jak wrażenia? To mówi więcej niż 1000 słów. Mamy jeszcze chwilę dla ciebie, spokojnie. Złap sobie oddech. Wyreguluj go. Jest ok? Jest ok. To dobrze. Cieszę się, bo wiesz, musisz być na niedzielę gotowy. Po takim występie to ja tutaj przewiduję miejsce w 18. Pierwszy skład. Dokładnie. Dobra, ostatnia konkurencja. Tutaj można sporo punktów nadrobić. Czyli żonglerka. Nie jestem tym mocny, ale ja spróbuję. Coś wymyślimy, słuchaj. Znam prowadzącego, zagadamy, będzie dobrze, nie będziesz stratny. Więc tak, możesz odpalić żonglerkę na siedząco, nogą, głową, masz dwie próby. Zaliczamy tą, która ci przyniesie więcej punktów. Aczkolwiek masz 60 sekund na każdą z prób. Liczymy głośno, jak się uda nadążyć. No, dobry wynik, prezes. Brawo, 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 jest doping. Nie spodziewałem się. Tyle lat cię znam, nie spodziewałem się. A dla mnie ten? Napędzisz to 10 razy? Zobaczymy. Nie podlizuj się. Dobra, jeszcze kilka oddechów i druga próba. No i dobra, nie było wcale tak źle. Prezes. Są ludzie fizyczni, są techniczni. Grać trzeba z głową przede wszystkim. Prezes, ja myślę, że możemy sprezentować ci dodatkową konkurencję. Połóweczka, co ty na to? No bardzo chętnie. Piątkowy temat. Połóweczkę walnę z Heniem w sobotę. Dajcie jeszcze trzecią piłkę, jakąś okrągłą najlepiej. Dobra, dzięki. Prezes, masz? Dobra. Mamy trzy piły. Tak. Jedziemy. Wiadomo, bramka to bramka, ale jeżeli sypniesz znowu między bramki, razy dwa. Ja myślę, że tutaj z 15 za bramkę ci dam. Jeżeli trafisz między jedną a drugą, podwajam stawkę. Jedziesz. No, troszkę dokręć. Za mocno dokręciłeś. Teraz akurat wyśrodkuj to. No teraz poprzeczkę. Jak walnę w poprzeczkę, to dostaję 100 punktów. Dobrze, masz to jak w banku. No i nie mam. Aj. Nie wyszło. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam wszystkich w niedzielę na 11. Na boisko na Zakrzowie. Grunwald, Wrocław. Zmierzy się z KS Różanką. I to nam się podoba. Do zobaczenia na meczu. Piona.